Witam Państwa bardzo serdecznie. W tej części kursu chciałbym powiedzieć, w jaki sposób można kontrolować renderowanie cząstek związane z efektem halo. Efekt halo jest omówiony w innym tutorialu, natomiast pokażę teraz, co jeszcze z cząstkami można zmienić, aby wyglądały w miarę ładnie. Na początek do sceny dodam sobie prostego plane'a, którego jakoś tam przekręcę i dodam do niego system cząstek, które będę generował na przykład w ciągu 100 klatek. A samych tych cząstek chciałbym, aby było około setki. Dodatkowo ustawię mi jeszcze normal na 5, tak aby one były wystrzeliwane z trochę większą siłą. No i teraz ustawmy odpowiednio kamerę, tak abyśmy widzieli, co się dzieje w tym naszym systemie. Trochę ją może przekręcę i ustawię jakoś tak. O, cząstki generują się i widać je teraz w momencie, gdy wyrenderuję scenę właśnie jako takie małe obiekty halo. Oczywiście, jeżeli chciałbym sprawdzić, jak te cząstki się tutaj ładnie renderują, mogę przejechać do tego panelu, w którym jest zestaw ustawień związanych z tym renderowaniem w modelu Halo. I tak naprawdę wszystko to, co tutaj jest, mamy omówione już w poprzednim tutorialu dotyczącym renderowania w stylu None. Te opcje zatem pomijam litościwie milczeniem, natomiast w modelu Halo dochodzi nam jeszcze jedna sprytna opcja, która nazywa się Trail Count. I teraz, pomijając już sam fakt, jak nadać wygląd tym cząstkom, skupmy się może na tym, co widać w widoku 3D, czyli tym malutkim punkcikom. Otóż ten trail count to jest ilość cząstek, które rysowane są jako ogon za cząstką właściwą, która jest generowana przez system. Jeżeli zmienię tę wartość na 2, natychmiast pojawiają się 3 nowe opcje i ta wartość może być dosyć spora, aż zobaczę, że te cząstki dostają taki właśnie elegancki ogon. Wtedy, zaczynając od pierwszej klatki, mogę renderować te cząstki tak, jakby one zamieniły się w takie długie siki, takie siknięcia, które powodują, że tworzy nam się taki warkocz jakby spadających cząstek. Może to być sam z siebie ładny efekt, możemy nad tym później zapanować na różne sposoby. Na zasadzie sensem tego tutoriala jest tylko omówienie, co znaczą te wszystkie parametry. A więc, aby to można było ładnie zaobserwować, ustawmy tego plane'a na razie w pozycji wyjściowej. Obrócę go może 180 stopni na X, tak by on strzelał prosto w dół. I zmieńmy generowanie cząstek wszystkich na pierwszą klatkę. Także wszystkie naraz będą się wylewać z tego plane'a, będą żyły 50 klatek i to wszystko jest OK. Ustawię jeszcze kamerę w taki sposób, aby patrzeć troszeczkę poniżej. No i to teraz wygląda w ten sposób. Zresztą to nie jest takie istotne, mogę patrzeć nawet widok od przodu. Cząstki lecą teraz takimi strumieniami i jak widać, tworzy się taki łańcuch jakby powtórzonych plane'ów. Ilość tych powtórzeń to jest właśnie ten trail count, to jest długość ogona, który przyrasta do naszych cząstek. A zatem zacznijmy od początku. Jeżeli trail count ustawiony jest na przykład na 2 lub 3 lub 4, to w momencie, kiedy te cząstki zaczynają się generować, leci na początku tak naprawdę tylko ta pierwsza wystrzelona z plane'a grupa 100 cząstek. W pewnym momencie wyskakuje z tego plane'a kolejna grupa cząstek i to są już cząstki fantomowe. To jest już powtórzenie tych cząstek, które lecą jako pierwsze. Ponieważ cztery mają być takie zestawy, możemy spodziewać się, że będą jeszcze dwa chciały wyskoczyć i rzeczywiście leci trzeci i czwarty. I to jest wszystko. Cząstki spadły, gdzieś tam zginęły. I teraz tutaj chodzi o to, że trail count to jest parametr, który określa długość tego ogona wyrażanego w liczbie cząstek. I teraz mamy do tego dodatkowe dwa parametry. Parametr length określa, jaka jest całkowita długość tego ogona. I ponieważ teraz ogon ma tylko cztery wystąpienia takich cząstek, o tu myślę, że widać je wszystkie, to ta długość jest określona jako 1 i ten 1 odpowiada całkowitej długości życia cząstek, czyli 1 tak naprawdę jest równoważny 50 klatkom. Jeżeli ten czas życia cząstek bym skrócił i kazał te cząstki generować na przykład w ciągu 10 klatek, to jeżeli teraz puszczę animację, to widzimy, że ten czas życia cząstek powoduje, że oczywiście żyją krócej i na przestrzeni tego czasu życia 10-klatkowego muszą wylecieć 4 dodatkowe zestawy po to, aby powstał ten ogon. A więc widzimy, że jest to pewna zależność względna. Oczywiście można to zmienić, jeżeli czas życia cząstek ustawię na przykład na 100, wygenerujemy te cząstki jeszcze raz, to możemy śmiało przewidzieć, że w momencie, kiedy czas życia cząstek sięga 25, wtedy właśnie wylatuje z tego pierwszego plane'a pierwsza grupa. To dlatego, że czas całkowity generowania się tego ogona wynosi tyle samo, co czas życia cząstek. Tak czy inaczej, jeżeli chcę, aby długość tego ogona wynosiła na przykład 50 klatek, to mogę się nie czaić, tylko wcisnąć ten checkbox, wpisać tutaj 50 i taki będzie właśnie efekt z tą długością ogona. Oczywiście w
w tych 50 klatkach mogę wsadzić znacznie więcej tych cząstek, jak to powiedziałem wcześniej. To jest właśnie coś, co będzie trwało przez 50 klatek. Jest też parametr random. Ten random powoduje, że lekko zmieniamy losowo ten parametr i on się gdzieś tam aproksymuje w odległości bliskiej 100 klatkom. Tak to wygląda. Oczywiście teraz możemy sobie robić dłuższe ogonki, na przykład 30 lub 40 klatkowe na obszarze 10 na przykład klatek. Jeżeli puścimy takie coś, to będziemy mieli ciach wyrzucony taki ogon za cząstkami. Jeżeli one miałyby lecieć losowo jakoś, to możemy uzyskać bardzo fajnie wyglądające wiązki, które tworzą się tak po prostu. Jest to bardzo fajne. Ok, więc to jest w zasadzie wszystko, co o tym halo można powiedzieć. Reszta informacji dotyczy w zasadzie materiału halo, czyli tego, który tutaj można ustawić. Jest to w osobnym tutorialu. Dlatego zapraszam do oględzin i do eksperymentów. Myślę, że to jest na razie wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.